Dzisiaj błyskawiczny makaron z sosem pieczarkowym. Obiad w mniej niż 30 minut. Zaczynamy. 100 g dobrej wędzonej kiełbasy kroimy na przykład na pół plasterki. Na patelni rozgrzewamy oliwę i układamy na niej kiełbasę. Smażymy po każdej ze stron, aż będzie bardzo chrupka. Usmażoną kiełbasę odkładamy i odsączamy na ręczniku papierowym. Na chwilę odkładamy patelnię. 250 g pieczarek oczyszczamy i kroimy, na przykład w plasterki. Na patelni, na której wcześniej smażyliśmy, wrzucamy łyżkę masła i rozgrzewamy. Dodajemy pieczarki, doprawiamy pieprzem, solą, mieszamy i ścieramy sporo gałki muszkatołowej. Gałka zrobi nam smak. Mieszamy i dusimy przez 3-4 minuty. Dolewamy pół szklanki śmietanki 30%, dodajemy jeszcze trochę gałki i pieprzu. Mieszamy i gotujemy, redukując nasz sos do gęstości. Ścieramy 50 g twardego sera, dowolnego. W dużej ilości osolonej wody gotujemy 100 g makaronu, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Do sosu dodajemy ser, dolewamy trochę wody z gotowania makaronu, mieszamy, dorzucamy kiełbasę i mieszamy. Dodajemy ugotowany makaron, finalnie mieszamy i właściwie gotowe. Ale jeszcze bardzo ważne, ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Możemy zajadać. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.